bardzo serdecznie na webinarze Szkoły Twórczych Praktyk naszego działu Kultura i Media Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nazywam się Patrycja Patrzyńska-Jasińska i jestem starszą specjalistką do spraw właśnie edukacji filmowej. A ze mną jest pani Karolina Śmigiel. Bardzo witam cię serdecznie, Karolino. Zaraz oczywiście Karolinę przedstawię państwu bliżej. Chciałam tylko powiedzieć, że nasze dzisiejsze spotkanie jest związane właśnie z filmami dokumentalnymi. Będziemy, jak przystało na Szkołę Twórczych Praktyk, rozmawiać, mam nadzieję, twórczo. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego film dokumentalny jest ważny i jest coraz bardziej aktywny w edukacji. Ale zanim o tym, to chciałabym Państwu przedstawić jeszcze kilka informacji związanych właśnie z dzisiejszym naszym spotkaniem, ale również z informacjami na temat Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo widzę, że jest wśród nas sporo nowych osób. Czy Państwo widzą mój slajd, Karolina? Widzicie? Widzimy. Dobrze, więc temat dzisiejszego naszego spotkania to niezbędnik dokumentalny, jak korzystać z filmów dokumentalnych na lekcji, ponieważ my jako Szkoła Twórczych Praktyk, nasz program chętnie zaprasza Państwa do korzystania właśnie z filmów dokumentalnych, stworzenia filmów dokumentalnych i na pewno Karolina dzisiaj o wiele więcej na ten temat Państwu powie. Przypomnę tylko, że działamy na rynku jako Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej od już ponad 28 lat. Skupiamy się na edukacji nauczycieli, nauczycielek. Pokazujemy Państwu nowe metody nauczania oraz to, jak Państwo naszą wiedzę i praktykę możecie wykorzystać w szkole. Staramy się dzięki różnego rodzaju badaniom, dzięki naszym publikacjom oraz takim praktycznym doświadczeniom zmieniać i starać się zmieniać szkołę, w której funkcjonujemy, na szkołę przyjazną, szkołę otwartą, szkołę, która nie boi się rozmawiać na tematy trudne. Chcę Państwa serdecznie zaprosić do wgłębienia się w temat Fundacji CEO, ponieważ to nie jest tylko dział Kultura i Media, którą przedstawiam, ale mamy też inne działy i bezpłatne projekty właśnie dla Państwa na nowe półrocze. Zapraszam do wejścia na stronę ceo.org.pl/ przez programy. Za chwilę wyślę też ten link na czacie, ponieważ właśnie w tym semestrze proponujemy aż 7 projektów, do których Państwo możecie dołączyć. Tutaj mają Państwo je wymienione po lewej stronie. Są one całkowicie bezpłatne, mogą zachęcić zarówno Waszych uczniów, jak i uczennice do tego, żeby zmieniać nasz kraj, tak, żeby być tutaj młodymi w akcji, młodymi głosującymi, ale też, jak już wspomniałam, otworzyć się na tematy często trudne, ale przede wszystkim bardzo potrzebne, bo dotykające naszego społeczeństwa obecnie. I przypominam, albo też prezentuję Państwu dwa ważne tematy, a mianowicie mamy nasz sklep CEO, w którym znajdują się książki, kursy online oraz warsztaty, więc jeżeli Państwo chcą się doszkalać, czy są wśród nas dyrektorzy szkół i chcecie, żeby Państwa nauczyciele, nauczycielki poszerzali swoją wiedzę, to serdecznie zapraszamy. W sklepie właśnie internetowym tutaj znowu Państwu przedstawiamy, co się znajduje. Ćwiczenia, zajęcia właśnie przygotowujące do egzaminów, tak, kursy oraz matura z języka na przykład polskiego krok po kroku. I przypominam również Państwu o naszym wydawnictwie. Mamy wersję online, ale również można kupić wersję papierową naszych książek, a co miesiąc powstają nowe publikacje. I nie pozostaje mi nic innego, jak już przekazać głos Karolinie Śmigiel, z którą współpracujemy już od lat właśnie w dziale Kultura i Media. Karolina teraz przedstawia Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, ale jest przede wszystkim ekspertką i cieszę się, że dzisiaj do nas, Karolino, dołączyłaś właśnie w temacie filmów dokumentalnych. Jak Państwo tu widzą, dyrektorka artystyczna Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla młodej widowni, więc Karolina od lat współpracuje tutaj z młodzieżą, widzi, jakie są potrzeby, rozmawia na festiwalu Let's Docs z młodzieżą i zapewne tutaj
zaprosi Państwa do rozmowy, przedstawi swój punkt widzenia, ale też dzisiaj wiem, że będzie również filmowo. Nie pozostaje mi nic innego, jak oddać Karolinie głos, a Państwa jak zwykle zachęcam gorąco, zadawajcie pytania na czacie, komentujcie, dopytujcie, bo to jest dla Was czas. Karolina, ja zatrzymuję udostępnianie i przekazuję Okay. głos. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego webinaru i ja też się bardzo cieszę na naszą już wieloletnią współpracę, mimo że Centrum Kultury imienia Andrzeja Wajdy nie ma tylu lat co CEO, ale też gdzieś nasze drogi się krzyżowały, a też od momentu istnienia naszego centrum tak bardzo żwawo współpracujemy i jest to zawsze inspirujące. I zresztą osoby z fundacji CEO też uczestniczyły, pomagały nam w tworzeniu pierwszej edycji festiwalu filmów dokumentalnych dla młodej widowni Let's Dog. Ja teraz niestety nie mam już tej podzielności uwagi i muszę chwilę się skupić, żeby włączyć sobie udostępnianie ekranu. Okej, dobra, teraz będzie okej. Jeszcze tylko zrobię, żeby tak nie Państwo takich bebechów nie widzieli. Tak, widać wszystko Tak, dobrze. otwórz od początku. Okej, okay, to jest temat naszego dzisiejszego spotkania, o którym już Patrycja powiedziała. Tutaj jest mój krótki biogram, to są niektóre rzeczy, które ja robię, ale właśnie w Centrum Kultury Filmowej od zeszłego roku robimy taki festiwal, który jest tylko i wyłącznie festiwalem filmów dokumentalnych dla młodej widowni i być może dla części z Was ten jakby subgatunek czy subrodzaj filmu dokumentalnego nie jest znany, ale staramy się właśnie tym festiwalem i innymi naszymi działaniami w centrum rozwijać go w Polsce i też promować wśród edukatorów, nauczycieli, bo mamy poczucie, że film dokumentalny to jest super medium do tego, żeby pracować edukacyjnie z młodymi i że jest gdzieś tam bardzo blisko ich rzeczywistości. Opowiada o ludziach, którzy są bardzo podobni, których można spotkać na podwórku, czy w szkole, czy w miejscach, w których są młodzi ludzie, czy w internecie, w którym przecież też, jak wiadomo, spędzamy dużo, dużo czasu. Więc to jest taka nasza misja, żeby ten gatunek wprowadzić na pole edukacji, dystrybucji i produkcji też w Polsce. Stąd ten program Skok w Dog, Laboratorium Pomysłów Dokumentalnych, który od 5 lat jest w centrum. To jest taki program wspierający twórców, którzy tworzą właśnie filmy dokumentalne dla młodej widowni w Polsce, o polskiej rzeczywistości i przy konsultacjach z młodymi ekspertami i ekspertkami, którzy uważamy, że są najlepszymi ekspertami od swojego własnego świata, więc staramy się też właśnie w tym modelu trochę odchodzić od takiego szkolnego jakby podejścia, że mamy nauczyciela, który jest dorosły i młodego, który jest uczniem, a w naszym przypadku to wręcz działa odwrotnie i też zachęcamy do takiego twórczego myślenia o filmach dokumentalnych i nie tylko zapraszamy do tego programu filmowców, którzy mają doświadczenie, ale też osoby, które są amatorami. Mamy też wielu edukatorów, którzy gdzieś tam właśnie tą ścieżką chcą się rozwijać, więc zapraszamy. Teraz trwa obecnie czwarta edycja tego programu, ale za chwilę od maja będziemy tworzyć nabór do kolejnej edycji, więc zachęcam też do śledzenia naszej strony Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. A to, co dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć i trochę wprowadzić Was właśnie z jednej strony w to, w jaki sposób film dokumentalny może Was wspierać na lekcjach przy omawianiu bardzo różnych tematów, a z drugiej strony, w jaki sposób też twórczo go wykorzystać, czyli w ogóle tą materię filmu dokumentalnego, jak zachęcić do tego młodych ludzi, żeby właśnie przez dokument gdzieś tam opowiadali o swoim świecie, co też mam wrażenie, że jest fajnym narzędziem edukacyjnym. Więc taki jest trochę zamysł, trochę poglądamy, trochę mam dla Państwa przygotowanych ćwiczeń, co może być trudne w sytuacji, kiedy możecie pisać na czacie, ale może sobie jakoś z tym poradzimy.
A jeśli nawet nie uda nam się zrobić tych ćwiczeń, to chciałabym je Państwu zaproponować jako też takie dobre narzędzie do tego, żeby pracować i z tymi filmami, i w ogóle z materią filmu dokumentalnego z Państwa uczniami. Więc taki jest plan na dzisiaj. Ja też w ogóle jestem wielką pasjonatką filmu dokumentalnego. Oprócz tego, że edukacją filmową zajmuję się, ostatnio to liczyłam i to już minęło 15 lat, to film dokumentalny jest mi też bliski, ponieważ produkuję filmy dokumentalne i tworzę filmy dokumentalne, więc z tego też powodu wiem, jak to jest po prostu ważne, żeby młodym odbiorcom je pokazywać i też rozwijać po prostu taką wrażliwość na świat dzięki temu medium. Okej, i teraz chciałabym zacząć, bo myślałam, jak z Państwem zacząć tą rozmowę i stwierdziłam, że nie chciałabym wychodzić od jakiejś definicji filmu dokumentalnego, które zresztą są różne i też niektóre już się starzeją, więc to, co ja zazwyczaj robię też z młodymi uczestnikami naszych różnych warsztatów, programów i tak dalej, to jest właśnie taka prosta zabawa w pięć pytań, które dotyczą filmu dokumentalnego, i to jest, do których odpowiedzi to prawda i fałsz, więc zachęcam Państwa do tego, żeby na te pytania, które ja zaraz przeczytam i które tutaj widzicie na slajdzie, żeby odpowiedzieć na czacie. Dodam tylko, że niektóre odpowiedzi nie są tak jednoznaczne i myślę, że to jest bardzo fajny przyczynek do właśnie rozmowy o tym, czym jest w ogóle film dokumentalny. Więc pierwsze moje pytanie i odpowiedź Państwa prawda, fałsz, zachęcam do tego, żeby na czacie właśnie wpisywać, to czy film dokumentalny opowiada tylko o ludziach i zwierzętach? To pytanie wynika z tego, może dodam, jak Państwo będą sobie odpowiadać, wynika z tego, że bardzo często, i to nie jest tylko domena młodych ludzi, film dokumentalny kojarzy się z filmami przyrodniczymi, czytanymi przez Krystynę Czubównę i oglądanymi w telewizji, które właśnie opowiadają o świecie zwierząt. Więc staramy się też pokazywać inne oblicza filmu dokumentalnego, że to nie tylko film o przyrodzie czy filmy przyrodnicze. Więc ja zajrzę sobie tylko na czat, czy gdzieś, nie, 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 okej, okay, rozumiem, że nie, to nie tylko, to nie fałsz, że to fałsz, okej, okay. Jasne. No tutaj jakby to pytanie jest dość proste, rzeczywiście film dokumentalny może opowiadać o różnych rzeczach, może być, dotyczyć, nie wiem, miejsca, może dotyczyć problemu, bohaterem może być miasto, może być jakieś zjawisko, które twórcy sobie chcą przedstawić, zanalizować i przedstawić swój punkt widzenia. Dobra. Kolejne pytanie. Reżyser w filmie dokumentalnym tylko rejestruje rzeczywistość. Prawda czy fałsz? I teraz nie wiem, nie widzę, czy. A, jest. Okej. Okay. To. Dobra, to ja tutaj. No, jasna sprawa, że to nie jest tylko rejestracja rzeczywistości. Oczywiście tutaj można się wgłębiać w jakieś takie filozoficzne rozmowy na temat tego, czym w ogóle jest rzeczywistość i czym jest rejestracja i tak dalej, ale rzeczywiście to nie jest zdecydowanie tylko i wyłącznie, a wręcz już teraz przy różnych możliwościach, które mamy, to nawet nie jest przede wszystkim rejestrowanie rzeczywistości. Czy w filmie dokumentalnym występują aktorzy? Prawda czy fałsz? Okej. Okay. I to jest, myślę, ciekawe pytanie, z którym można sobie o różnych rzeczach rozmawiać, znaczy na różne tematy rozmawiać. Po pierwsze, można tutaj podać przykład filmów, które biograficznych, które dotyczą aktorów, i wtedy rzeczywiście film dokumentalny może, w filmie dokumentalnym mogą występować aktorzy, ale to jest jakaś taka prostsza sprawa, ale też w filmie dokumentalnym stosuje się, szczególnie na przykład w filmach dotyczących historii i tak dalej, stosuje się na przykład różnego rodzaju inscenizacje, które
są inscenizacjami pewnych wydarzeń, w których mogą występować aktorzy. I teraz oczywiście można się zastanawiać, na ile ta forma jest dopuszczalna, na ile ona rzeczywiście jest dokumentalna i tak dalej. I o tym myślę, że też warto sobie rozmawiać. Więc tutaj właśnie pojawiło się. No tak, chyba nie ma takiej kategorii jak dokument fabularny, jest coś takiego jak dokument fabularyzowany, są tak zwane docu-fiction, ale rzeczywiście gdzieś te formy bardzo się przeplatają. Zresztą we współczesnym kinie jest bardzo wiele przykładów, gdzie i fabuła, i dokument mogą ze sobą współistnieć, i te granice są już nie tak ostre. Czy film dokumentalny opowiada o prawdziwych losach ludzi? Prawda czy fałsz? Okej. Dobra. To tutaj rzeczywiście to też może być takie podchwytliwe pytanie, bo po pierwsze warto by było sobie zdefiniować słowo prawda, czy pojęcie prawdy, na ile mamy je też uwspólnione, na ile jest ileś tam prawd o ludziach, czy o bohaterach, czy o tym, o czym opowiadamy, więc czy to jest prawda reżysera, czy to jest prawda tego bohatera, czy jest coś takiego jak prawda obiektywna, i tak dalej, więc tutaj też wchodzimy w taką rozmowę, na ile film dokumentalny tą rzeczywistość przetwarza, zmienia i tak dalej, na ile w pewnym sensie nią manipuluje, nawet nie w takim propagandowym sensie manipulacji, ale no po prostu ją rekonstruuje, zmienia czy redefiniuje. I ostatnie pytanie, czy reżyser decyduje o tym, jakie fragmenty z życia pokaże w filmie? Prawda czy fałsz? Okej. Tak, i tutaj też widzę, że się pojawiły takie odpowiedzi, że to zależy. I też mam wrażenie, że to zależy. Chętnie bym usłyszała, jakie zależności wy widzicie. No mi pierwsza taka przychodzi do głowy, że jest też grono reżyserów, którzy konsultują swoje pomysły z bohaterami, i bohaterowie mogą mieć wpływ na to, co pokazują. Chociaż myślę, że to zdarza się rzadko, bo jest to z produkcyjnego punktu widzenia bardzo trudne. No ale też jako producentka mogę powiedzieć, że to nie tylko reżyser decyduje o tym, jakie fragmenty rzeczywistości zostaną w filmie pokazane, że są też inne osoby decydujące. Film nigdy nie powstaje, znaczy bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, żeby powstawał w pojedynkę, więc te rozmowy, te decyzje nie zawsze zależą tylko od reżysera, czasem zależą też od operatora, który wnosi swoją jakąś wizję, opowiadanie rzeczywistości przez obraz i tak dalej, więc tu, albo też czasami na przykład nie uda się jakichś rzeczy uchwycić, albo pojawiają się rzeczy, których nie zaplanowaliśmy i tak dalej, więc to są pewne decyzje, które twórcze, które się podejmuje też czasem wspólnie. Okej, dziękuję bardzo Wam za udział w tej takiej ankiecie, powiedzmy. No i myślę, że te pytania, że to jest też fajna zabawa. My to też robimy, tak, jeżeli się nie jesteśmy w sytuacji online'u, to robimy to też w przestrzeni, że dzielimy po prostu salę na prawda, fałsz i to, co jest pomiędzy, więc takie sytuacje to zależy, albo niezdecydowania i tak dalej. To są osoby, które gdzieś tam są na środku sali i myślę, że to też jest takie fajne zadanie, które gdzieś tam aktywizuje i powoduje, że myślę, że otwierają się fajne i ciekawe rozmowy dotyczące właśnie tej materii filmu dokumentalnego i jego definicji. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie dokumentalnym dla młodej widowni. To jest taki
No my to nazywamy subgatunkiem albo gatunkiem filmu dokumentalnego, jeżeli przyjmujemy, że film dokumentalny jest rodzajem, w przeciwieństwie do filmu, nie wiem, fabularnego czy animowanego, ale tak jak powiedziałam, te rodzaje też się dziś mieszają. Mamy coś takiego jak animadoki, zresztą, który dzisiaj Państwu pokażę, czyli animowany film dokumentalny, więc powiedzmy, że dla takiego jakiegoś uporządkowania my to nazywamy gatunkiem filmu dokumentalnego, czyli film, który jest skierowany do młodego widza. I oczywiście nie musi być tak, że ten film jest skierowany tylko i wyłącznie do młodej widowni, że tylko ta widownia go ogląda, ale gdzieś jest tam pewien namysł, który ma służyć temu, żeby w tym procesie twórczym, który ma służyć temu, że ta młoda widownia gdzieś tam będzie się identyfikować z tym, co na ekranie może obejrzeć. I zazwyczaj jest tak, że głównymi bohaterami tych filmów są młodzi ludzie, i często w tych filmach nie występują dorośli. I pewnie sobie Państwo pomyślą, okej, jest sporo filmów dokumentalnych, szczególnie w Polsce, bo studenci na przykład szkół filmowych bardzo lubią generalnie śledzić świat młodych ludzi i w swoich dokumentach, etiudach dokumentalnych, w szkołach. Bardzo często właśnie na bohaterów wybierają młodych ludzi. Pytanie, czy te filmy rzeczywiście powstają i powstają z myślą o młodej widowni? Zazwyczaj nie, ale czy i później będą działały na młodą widownię, to też jest pytanie. Więc my staramy się wybierać takie filmy, które gdzieś tam będą rezonowały ze światem młodych ludzi i gdzieś w tym procesie twórczym mimo wszystko pojawi się jakaś pewna myśl i namysł nad tym, co do tej młodej widowni może trafić. I takim, powiedzmy, krajem, na którym się trochę wzorujemy, to są Niderlandy, gdzie tych filmów powstaje bardzo, bardzo dużo. Od wielu lat rozwijane są programy, które wspierają właśnie twórców w tworzeniu filmów dokumentalnych. Zresztą w niderlandzkiej telewizji publicznej w niedzielę co tydzień wyświetlane są filmy dokumentalne dla młodej widowni. Rzecz trochę nie do pomyślenia jeszcze w Polsce, ale gdzieś tam mamy poczucie, że fajnie by było, gdyby właśnie w publicznych mediach znalazło się miejsce dla dokumentu dla młodej widowni w przyszłości. Więc to jest taki jakiś nasz wzór, ale też kraje skandynawskie, Belgia, Niemcy i tak dalej. Tam rzeczywiście tych filmów powstaje sporo. U nas wciąż to jest nisza, na którą staramy się właśnie tymi naszymi programami w CKF-ie odpowiadać. Te filmy zazwyczaj opowiadają o problemach, o zainteresowaniach, które są ważne dla młodych, filtrują ich wrażliwość, ich emocjonalność i sposób rozumienia świata. I tak jak my pracujemy w swoim programie, tym takim rozwijającym filmy, to staramy się współpracować właśnie z młodymi ekspertami, żeby oni dzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, co widzą, czy to rzeczywiście z nimi rezonuje. No i ta perspektywa młodych ludzi właśnie jest uwzględniana na etapie już tworzenia tego filmu. Myślimy o tym, co młodzi z tego mogą wyciągnąć i czy mogą rzeczywiście się z tymi bohaterami identyfikować. I czy to jest opowiedziane w taki sposób, żeby to było dla nich przystępne, zrozumiałe i tak dalej. No i to, dlaczego to robimy, dlaczego uważamy, że film dokumentalny jest ważny, no bo czujemy, że ma ogromną moc oddziaływania, widzimy to po prostu w różnych momentach i czy na festiwalu, czy podczas różnych warsztatów. No i jednocześnie jesteśmy w tak skomplikowanej rzeczywistości, skomplikowanym świecie i w rzeczywistości, która co jakiś czas nas zaskakuje pewnymi trudnymi jakby sytuacjami, różnymi mniejszymi, większymi katastrofami. I jednak czujemy, że dokument jest, ponieważ w jakimś sensie opowiada o tej naszej rzeczywistości, jest bardzo namacalny i reaguje też na różne rzeczy, które się pojawiają. To jest też jakimś takim medium, które pozwala nam rozmawiać z młodymi ludźmi. Zresztą ich też takie aktywności w internecie, jak na przykład na TikToku i tak dalej, one gdzieś tam mimo wszystko mają pewien sznyt dokumentalny, więc jest to pewien język, z którym dziś możemy się spotkać. Oczywiście film dokumentalny, a
a produkcje na TikToku to są dwie zupełnie różne rzeczy, ale można szukać pewnych analogii. No i taki trochę jest nasz cel, żeby dla młodych ludzi po prostu z tym filmem dokumentalnym dotrzeć, żeby też ich uwrażliwiać, uspołeczniać, wskazywać różne tematy, które są ważne i które ich rówieśnicy, które też wpływają na ich rówieśników i wpływają też na nich. No i z tego powodu zbudowaliśmy coś takiego, stworzyliśmy coś takiego jak niezbędnik filmowy, który ma wiele odsłon, ale ja dzisiaj chciałabym powiedzieć o dokumentalnym niezbędniku filmowym, który jest dostępny na naszym VOD. To jest vod.warszawa.pl tutaj takim pod zakładką niezbędnik filmowy. Coś się nie wyświetla, Patrycja, bo widzę, że rękę potroi. Tak, raczej wszystko się wyświetla jak najbardziej, Karolino. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć, że otrzymacie tę prezentację ze wszystkimi linkami, więc proszę się nie martwić, bo dostaję tutaj pytania prywatne. Tak, po webinarze Państwo dostaniecie te materiały. Tak, absolutnie są do wykorzystania i zachęcam do tego, żeby właśnie, może nawet zachęcam teraz, żeby się zalogować albo zarejestrować na vodwarszawa.pl w momencie, kiedy ja będę opowiadać o tych różnych rzeczach, bo chciałabym Was zachęcić do tego, żeby obejrzeć sobie, bo tam ten niezbędnik filmowy, dokumentalny i zresztą wszystkie pozostałe niezbędniki są zbudowane z filmów, które Państwo mogą oglądać ze swoimi uczniami i sami, i ze swoimi uczniami za darmo. I do tego są materiały edukacyjne, więc i dzisiaj chciałabym, żebyśmy dwa z tych filmów dostępnych w niezbędniku obejrzeli sobie, powiedzmy wspólnie, i trochę chwilę o tym porozmawiali, w jaki sposób można z tymi filmami pracować. Więc zachęcam Was do wejścia na vod.warszawa.pl i do zarejestrowania się, to jest bezpłatne, i dzięki temu zarejestrowaniu będziecie mogli korzystać z tych filmów i z tych materiałów. Więc tak jak powiedziałam, właśnie tam jest dostępny ten nasz niezbędnik dokumentalny. Jest tam do dyspozycji jakby 10 filmów dokumentalnych, krótkometrażowych, które my pokazywaliśmy na festiwalu właśnie w zeszłym roku, w październiku, na festiwalu Let's Doc. I jednocześnie też wiele lat już z nimi pracujemy w różnych sytuacjach edukacyjnych. To nie są takie najnowsze filmy. Chyba najnowszy jest właśnie Pinki z 2022 roku. W każdym razie to są takie propozycje, które mamy przetestowane. Wiemy, że poruszają bardzo ważne, ciekawe problemy, które jednocześnie możecie Państwo użyć w różnych sytuacjach edukacyjnych. Więc ja tylko wymienię, jakie są te tytuły i jakie. Karolina, pytanie tu od pani Małgorzaty, również w bibliotekach? Tak, wszyscy, absolutnie wszystkie instytucje, które zajmują się edukacją, a zajmują się nią również biblioteki, więc zachęcamy do tego, żeby korzystać również w bibliotekach i można też oglądać wspólnie z czytelnikami te filmy w bibliotece na tym VOD. Okej, jeszcze patrzę, czy jakieś pytanie się pojawiło. A jeszcze raz o link, dobra, to jeszcze raz cofam tutaj prezentację na vod.warszawa.pl. Tam Kleję znajdziecie. Państwu już zaraz też na czacie. Już Dobra, momencik. super. To ja tylko wymienię te tytuły i powiem, o jakich tematach można też przy okazji ich rozmawiać, ale pewnie jest ich dużo więcej i jak Państwo obejrzycie te filmy, to można też znaleźć pewnie jakieś inne połączenia, asocjacje z Waszymi przedmiotami albo Waszymi aktywnościami, więc to tylko są jakieś takie nasze propozycje. Giovanni i jego wodny balet to jest przepiękny w ogóle film dokumentalny z Niderlandów, właśnie takiej reżyserki Astrid Bussing, którą zresztą gościliśmy kilka lat temu w Polsce przy okazji takiego forum filmu dokumentalnego, który też organizujemy co roku. I ten film opowiada o chłopcu, który jest jedynym przedstawicielem męskiej części, jakby takiej drużyny, która zajmuje się pływaniem synchronicznym. No i jest w gronie dziewczynek i
ma szansę stać się pierwszy, ma szansę wziąć udział w mistrzostwach Niderlandów w tym sporcie, czy w tej sztuce. I ten film porusza bardzo różne tematy, ale takie jak właśnie marzenia, stawiane sobie cele, dotyczy też pierwszego związku, pierwszych relacji, sportu, baletu wodnego, zawodów, treningu, wytrwałości, stereotypów dotyczących na przykład płci, z którymi właśnie Giovanni musi się mierzyć. We Have One Heart to jest polski film Katarzyny Warzechy z 2020 roku i to jest właśnie ten animadok, o którym wspomniałam, czyli film, dokumentalny film animowany, który zaraz będziecie Państwo oglądać, więc ja nie będę mówiła, o czym on jest. Tutaj, jak widzicie, są te tematy, które są wymienione. Proszę o ciszę, to jest też polski film takiej reżyserki Erii Mizutani z Japonii, która studiowała w Polsce, znaczy która studiowała i mieszka cały czas w Polsce. Film, który opowiada o takim ośrodku dla niedosłyszących i niesłyszących dzieci. Więc o ich rzeczywistości, codzienności, o tym, jak się komunikują, i to jest właśnie piękny film o komunikacji. I o tym, że nie zawsze trzeba do niej słów. Przez to, że też jest pokazany w takim dość zamkniętej jakby przestrzeni, to bardzo wiele różnych tam ciekawych rzeczy można zobaczyć. Opowiada o przyjaźni, o wsparciu, o poczuciu bezpieczeństwa, o tym, czym jest cisza, a czym jest słowo, czy język jest tylko tym językiem mówionym, czy właśnie osoby niesłyszące mają swój język, i tak dalej, więc tutaj jest bardzo wiele, wydaje mi się, tematów i to jest bardzo piękny i emocjonalny film. Tańczę dla Ciebie Kasi Lesisz, to jest też polski film, który opowiada, to jest trochę taka historia naszego polskiego Billy Elliota, chłopak, który jest ze Śląska i jest baletmistrzem, uczestniczy w lekcjach baletu, przygotowuje się do jakiegoś swojego pierwszego występu i zastanawia się, czy jego ojciec, który jest na emigracji zarobkowej w którymś z krajów skandynawskich, nie pamiętam teraz, czy przyjedzie na ten jego występ. Też bardzo piękny film. Pinki to jest z kolei film Ewy Martynkiem i Wojciecha Szczupaka, który powstawał właśnie w tym naszym programie Skok w Dok, w tym laboratorium, który był rozwijany wspólnie z młodymi ekspertami. I to jest film, którym głównym bohaterem jest pies, który właśnie Pinki, który nie może znaleźć swojego domu, jest w schronisku i trochę jego oczami poznajemy tą schroniskową rzeczywistość. I to też jest bardzo, bardzo ciekawy i poruszający portret, o którym można właśnie rozmawiać, o odpowiedzialności, o naszych relacjach ze zwierzętami i tak dalej, o tym też w jaki sposób na przykład można zachęcić w ten sposób do jakichś wolontariatów młodych ludzi, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawa propozycja. Latająca Anne, to jest film Katrin van Kampen, von Kampen, przepraszam, która też jest niderlandzką reżyserką, i on opowiada o dziewczynce, która ma zespół Tourette'a i no, czuje pewną inność swoją od innych dzieci. Ten film pięknie, bardzo wizualny i taki sensualny jakby sposób opowiada o jej relacji z rówieśnikami i o tej jej pewnego rodzaju niepełnosprawności czy dysfunkcji i w jaki sposób ona przełamuje też granice i bariery, które niestety gdzieś tam nakładamy w takich sytuacjach. Obóz Tomka Jeziorskiego to jest, myślę, że bardzo ciekawa w ogóle propozycja. Opowiada o dzieciakach, które biorą udział w obozie takim odchudzającym, i tam jest bardzo ciekawa relacja z opiekunami, czy tam trenerami na tym obozie, którzy myślę, że stosują trochę takie, albo przynajmniej tak są pokazani w tym filmie, że stosują takie dość przemocowe momentami metody. Dzieciaki się trochę buntują, też niekoniecznie chyba nie wszyscy się tam znajdują z własnej woli na tym obozie, często to jest po prostu pomysł być może nietrafiony rodziców, no ale myślę, że to jest też bardzo ciekawe w ogóle wszystkie takie sytuacje,
które pokazują dzieciaki w jakiejś grupie, gdzieś zamknięte, typu właśnie obóz, szkoła, internat i tak dalej. To jest dla dokumentu wspaniała rzecz, bo mamy wtedy w takiej małej, jakby w soczewce, widzimy pewne relacje, które się tworzą, sytuacje i tak dalej. I to wszystko bardzo wyostrza to, że to jest, to się dzieje w jednym miejscu. Słucham, to jest film, który akurat w naszym przypadku jest, tytuł tego filmu to jest Wysłuchaj, bo angielski to jest Listen, ale tutaj jest zmieniony na Słucham, bo wiem, że CO też ma w swojej ofercie i możecie Państwo oglądać też ten film z platformy, na platformie CO i on wtedy występuje pod tytułem Słucham, u nas Wysłuchaj. I on opowiada, to dzisiaj też chciałabym z Państwem to obejrzeć. To jest taki film eksperymentalny, dokumentalny, który opowiada o telefonie zaufania, holenderskim telefonie zaufania, na który dzwonią dzieciaki w różnym wieku i z różnymi problemami. Volta Moniki Koteckiej i Karoliny Poryzały to jest film znowu sportowy. Rzeczywiście dokumenty w ogóle, szczególnie te dla młodej widowni, lubią sport, bo to jest taki moment, kiedy też bohaterowie mierzą się z jakimiś ograniczeniami, muszą coś tam pokonać, coś osiągnąć i tak dalej, jakieś różne cele, które sobie zakładają. Więc tutaj ten film dotyczy akurat Wolty Żerki i też relacji w grupie, ponieważ jest to znów sport grupowy. I od tej chwili wszystko było inaczej. Ich Hilgers to jest znów niderlandzka propozycja, która opowiada, i to też jest taki eksperymentalny film, w którym dzieciaki w studio odtwarzają historię z momentu, kiedy dowiedzieli się, że ich rodzice chcą się rozwieść, i opowiadają o tym, jak się czuli, co z tego momentu pamiętają, i odtwarzają w studio te sytuacje. Więc taki na poły dokumentalny, na poły trochę inscenizacyjny, chociaż z udziałem jakby osób, które rzeczywiście doświadczyły tych sytuacji. I teraz spojrzę na czat, żeby zobaczyć, czy... Tak, tu jest pytanie, Karolina, bo cały czas śledzę, czy Okej. są inne napisy, na przykład w języku angielskim? No, niestety nie, ale myślimy o tym, żeby to wprowadzić. Wiem, że niektóre filmy mają polski język migowy, więc to dla osób, które się tym językiem posługują, ale jeśli chodzi o język angielski, to niestety tego jeszcze nie mamy, ale będziemy o tym myśleć, żeby do tych filmów to wprowadzić, bo czuję, że tutaj jest takie, że jest takie zapotrzebowanie. Tak, i tutaj jeszcze pani zapytała o wiek 14 plus. Ja myślę, że większość filmów można tutaj wykorzystać, jeżeli mogę coś właśnie tu dodać. Na przykład film Słucham. My w Szkole Twórczych Praktyk jak najbardziej wykorzystujemy w klasach ponadpodstawowych. Wydaje mi się, że Volta, prawda, i Obóz też są takimi filmami. Ja myślę, że szczerze powiedziawszy, to ja wszystkie z nich wykorzystywałam do pracy z różnymi grupami wiekowymi i czasami też miksowanymi grupami wiekowymi, czyli miałam 12-latków i 16-latków na przykład, i one super działają, bo to nie są też proste filmy, w sensie tam jest dużo warstw, więc nawet jeżeli bohaterowie są trochę młodsi od widzów, którzy są starsi, wiadomo, skoro tamci są młodsi, to i tak mimo wszystko to super działa. Myślę, że trudniej jest, jeżeli to jest w drugą stronę, czyli jeżeli mamy młodsze dzieci i bohaterów dużo, dużo starszych, to jest trudniejsza, wiecie, identyfikacja i też czasem te problemy są za duże, ale jeśli chodzi o drugą stronę, to myślę, że spokojnie możecie spróbować je wykorzystać również w szkole ponadpodstawowej. I ja tylko dodam, że to, że my wpisujemy tutaj jakiś wiek, to jest taka granica, która nam się wydaje, że od tego wieku dobrze by było z tym filmem zacząć pracować. Chodzi o to, żeby na przykład, no nie wiem, nie próbować oglądać jakichś filmów z 8-latkami czy 7-latkami, ale to też zależy bardzo dużo od tego, jaką państwo macie młodzież, jakie macie dzieciaki, to wy je znacie najlepiej, więc to są jakieś takie rekomendacje dla bezpieczeństwa. Dobra, to no tak, ja zachęcam do tego, żeby sobie też poszperać na tej stronie VOD, tam jest mnóstwo filmów, które na pewno można w bardzo różny sposób, również fabularne, animacje i tak dalej, które można wykorzystać, no ale wracamy dzisiaj do naszych dokumentów i tutaj
takie ćwiczenie, które ja chciałabym zaproponować, i które też mam przetestowane z młodymi. To jest bardzo twórcze ćwiczenie, które polega na tym, żeby młodzi stworzyli swój jakiś 2-3-minutowy filmik, który opowiada o jakichś rzeczach, wobec których chcieliby zostać wysłuchani. I to nie muszą być jakieś problemy tego typu, które oczywiście pojawiają się w filmie Wysłuchaj. To może być, to mogą być jakieś rzeczy, które po prostu im się z ich codzienności wydarzyły. I do tego celu Państwo pewnie znają, w szkołach to jest doskonale znane, taki program Canva, taka platforma do tworzenia grafik, i ona ma też taką możliwość tworzenia filmów. Jak Państwo wchodzą w tą Canwę, w Utwórz projekt, to tam jest coś takiego jak film, i tutaj można i nagrywać siebie, nagrywać dźwięk, dodawać jakieś grafiki, rzeczy, zdjęcia, które grafiki znalezione w internecie, rzeczy, które państwo, czy tam dzieciaki nagrają telefonem. Audio, które zostanie nagrane na telefon, i generalnie jest to dość prosty sposób prosty sposób montażu, więc tutaj pracujemy właśnie na tej kanwie, a przy okazji dzięki temu, że też właśnie można korzystać z różnych materiałów, które są znalezione w sieci, czyli tak zwanego found footage'u, czyli materiału znalezionego, a przede wszystkim też w swojej wyobraźni oczywiście. To przy okazji można też wprowadzić takie pojęcia w ogóle, skąd brać zasoby gotowe i filmowe, i dźwiękowe, i fotograficzne. Ja tutaj wypisałam jakieś linki, z których można skorzystać, i przy okazji też powiedzieć trochę o prawach autorskich. Tutaj wymieniłam 4 licencje Creative Commons, które część z nich pozwala na użycie materiałów, żeby też na to zwracać uwagę, żeby te rzeczy, które oni tworzą, były legalne i potem można było też udostępniać. Więc o tych licencjach to też możecie Państwo sobie przeczytać wszędzie w Wikipedii, nawet no, Wikipedii przede wszystkim, bo ona też jest oparta na licencjach Creative Commons, więc nie będę w to głęboko wchodzić, i też o publicznej, o domenie publicznej z tego, w jaki sposób też skorzystać z tych materiałów, ale tak przy okazji o tym wspominam, że do takiego właśnie twórczej pracy z wykorzystaniem już też jakichś materiałów znalezionych plus dodatkowo jakichś swoich, warto też wprowadzić te pojęcia, które dotyczą właśnie licencji autorskich. No i teraz jakby na zakończenie, mam nadzieję, że przede wszystkim, że te filmy były dla Państwa inspirujące, i że macie Państwo chęć i ochotę, i znajdziecie Państwo czas na to, żeby sobie obejrzeć wszystkie, które są tam dostępne w tym niezbędniku, ale że w ogóle rozbudzicie taką chęć do pracy z filmem dokumentalnym, jeżeli tego do tej pory nie robiliście, a jeżeli już robiliście, to na jeszcze większą, bardziej rozszerzoną. Jeżeli będziecie mieli niedosyt, no bo to jest 10 tytułów i rozumiem, że może się w pewnym momencie wyczerpać, i będziecie chcieli sięgnąć po jeszcze inne tytuły, to zachęcamy do wzięcia udziału w tym naszym festiwalu Let's Dog. Druga edycja odbędzie się w kwietniu, tym razem nie w październiku. Zmieniliśmy datę, która wydaje nam się bardziej dogodna dla szkół, właśnie dla nauczycieli. 13-20 kwietnia w wersji stacjonarnej w Warszawie w Kinotece, a potem od 14 kwietnia do 5 maja. Wszystkie filmy, które będziemy prezentować na festiwalu, przede wszystkim filmy konkursowe, czyli takie najnowsze dokumenty dla młodej widowni w 2 kategoriach konkursowych, czyli dla młodych widzów w wieku 10+, i druga kategoria dla widzów w wieku 14+, znajdą Państwo też na VOD Warszawa, czyli tym portalu, przez który dzisiaj część z Was oglądała filmy. I oprócz tego, że przygotowaliśmy projekcje filmowe na festiwalu, każda z nich, ponieważ festiwal ma charakter edukacyjny, więc każda z nich jest właśnie, towarzyszy jej prelekcja eksperta związanego z tematem filmu, i właśnie tutaj CEO nas wspierało w zeszłym roku, i mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana. To też zapraszamy Was na warsztaty.
dla klas, dla szkół, które prowadzimy wokół filmu. Możecie też zaproponować swoim uczniom, młodzieży, z którą pracujecie, która ma więcej niż 16 lat, udział w wolontariacie podczas festiwalu i pomoc nam w festiwalu, tak żeby rzeczywiście ten festiwal był tworzony też przez młodych, dla młodych. A dla Państwa, osób, które zajmują się edukacją, ale też dla rodziców, przygotowaliśmy dwa takie wydarzenia przedfestiwalowe. Pierwsze to będzie takie webinarium, które będzie dotyczyło właśnie tego niezbędnika filmowego i programu festiwalu Let's Dog, a drugie wydarzenie to stacjonarne seminarium, które odbędzie się w marcu, 7 marca w Warszawie, które właśnie będzie dotyczyło filmów krótkometrażowych. Pokażemy trzy takie, naszym zdaniem, ciekawe rzeczy, które trochę trudniejsze, z którymi warto pracować. I wszystkie informacje na temat festiwalu i tych wszystkich tutaj działań, o których mówię, znajdziecie na stronie ckf.waw.pl łamane na Let's Dog. To jest strona festiwalu i tam też są zapisy na wszystkie wydarzenia i informacje o tym, jak zapisać się na warsztaty, jak zapisać się na webinarium, na seminarium, jakie filmy są w ofercie szkolnej podczas pokazu, więc zachęcam do tego, żeby jeżeli zainteresował Was film dokumentalny i czujecie, że to jest potencjał do tego, żeby korzystać z tego w pracy z młodymi ludźmi, a ja czuję, że tak jest, więc mam nadzieję, że to udało mi się jakoś Wam przekazać, to zachęcam do tego, żeby nas odwiedzić najpierw na stronie, a potem w kinie czy na platformie VOD. Tutaj jest kontakt do mnie, mój mail CKF-owy, strona CKF-u, więc zachęcam do tego, żeby jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, żeby do mnie pisać. Postaram się na wszystko odpowiedzieć i też zachęcam do tego, żeby dołączyć do newslettera naszego centrum. Wtedy będziecie też dostawać wszystkie informacje na bieżąco. I to jest chyba wszystko, co ja przygotowałam z mojej strony. Przepraszam za 5-minutową obsługę, ale zaczęliśmy 5 minut później, więc czuję się usprawiedliwiona. I jeżeli mają Państwo. Wyrobiliśmy się, Karolina. Nie ma najmniejszego chyba problemu. Państwo też nam wybaczą, bo wiedza zawsze, ja to mówię na propsie. Tak, wyrzuciłam tutaj jeszcze raz Państwu kontakt do Karoliny. Bardzo, bardzo dziękujemy, Karolino. Teraz jeszcze oczywiście czas dla Państwa. Może Państwo macie tutaj dodatkowe pytania. Proszę pisać na czacie. Tutaj widzę oczywiście, że filmy się podobały. Nie dziwię się. Tutaj jest pytanie, online też można. I czy na to webinarium można się dostać? Webinarium jest tak, webinarium jest online i właśnie na stronie CKF-u w tej zakładce Let's Doc jest formularz do zapisów na to webinarium, więc zachęcam. Na seminarium też jest formularz zapisów, no tylko że seminarium będzie już stacjonarnie w Warszawie, prawdopodobnie w kinotece, w której będzie odbywał się festiwal. Okej, okay. Ja też dziękuję Super. bardzo. Bardzo Państwu. Jeszcze raz bardzo serdecznie, Karolina, dziękujemy. Jeżeli Państwo będziecie mieć pytania, wątpliwości związane z tym, jak używać filmu dokumentalnego w edukacji, to proszę do nas pisać. My Karolinie przekażemy też pytania albo bezpośrednio do naszej ekspertki. Tak, ja też bardzo będę wdzięczna, jeżeli podzielicie się swoimi jakimiś refleksjami na temat tego, jak wy wykorzystujecie film. To też jest dla mnie fajne źródło inspiracji i chętnie bym się też poinspirowała od was, więc będzie mi miło, jeśli się w jakiś sposób spotkamy, czy przez maila, czy na żywo. Więc zapraszam i do zobaczenia, do usłyszenia. Dokładnie tak. Ja jeszcze tylko Państwu wspomnę i przypomnę o kolejnym naszym webinarze, a raczej nie webinarze, a spotkaniu ze mną, Wirtualny Klub Filmowy, spotkanie w lutym. Już Państwu wklejam informacje 27 lutego, bo widzę tutaj na czacie osoby, które co miesiąc z nami są. Przypominajka, czyli jak zwykle wtorek 18:30. Zapisy pod tym linkiem. Będziemy oglądać dwa filmy związane z osobami z niepełnosprawnościami. I tytuł będzie Od wykluczenia do poprawności politycznej, czyli obraz osób niepełnosprawnych w sferze kultury filmowej. I będę tu Państwu chciała właśnie przedstawić na podstawie tych krótkich metraży, jak właśnie reżyserzy, twórcy przedstawiają osoby oraz jak to się zmieniło w
no, w ponad 130-letniej historii kina. Więc serdecznie Państwa zapraszam. Jeszcze raz dziękuję, Karolina, za spotkanie.